W nowej erze wierzymy, że poprzez ciekawość, chęć uczenia się i odwagę korzystania z wiedzy można zmieniać siebie i świat. Wierzymy w każdego, kto chce się rozwijać. Człowiek jest tym, czego miał odwagę się nauczyć. Kiedy szukasz kierunku, dajemy inspirację i rozbudzamy ciekawość. Kiedy potrzebujesz wiedzy. Zapewniamy materiały i narzędzia do efektywnej i wciągającej nauki. Kiedy przychodzi czas, aby wiedza sprawdzała się w praktyce, wspieramy inicjatywy i pomysły. Każdy, kto poprzez wiedzę i naukę chce zmieniać swój świat, jest dla nas ważny. Dlatego dbamy o najmniejszy szczegół w naszej ofercie. Wierzymy, że codziennie możesz nauczyć się czegoś, co rozpocznie nową erę Twojego życia. Twoja nowa era. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to spotkanie dedykowane, przeznaczone dla nauczycieli fizyki w szkole podstawowej. W głównej części poprowadzi je pani Stella Zielińska i zgłębi temat, gdzie można znaleźć fizykę. Bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam do pozostania z nami. Zanim oddam głos pani Stelli, to pozwolę sobie w kilku słowach dosłownie opowiedzieć o tym, nad czym i jak. Pracujemy. Jeśli chodzi o naukę zdalną z nową erą, rzeczywistość, z którą ciągle przychodzi nam się mierzyć, kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem SWPS. Pierwszy etap można powiedzieć, że zakończyliśmy, aczkolwiek do wszystkich spotkań, do wszystkich sześciu spotkań, które odbyły się w tym pierwszym etapie współpracy można wrócić. Bardzo serdecznie zachęcam. Te spotkania dotyczyły bardzo istotnych kwestii. Ja i moje emocje, ja i moi uczniowie, ja i rodzice uczniów. Takie trzy bloki. w w ramach tych trzech bloków odbyło się sześć spotkań, i do tych spotkań zapraszam serdecznie. Bardzo istotne zagadnienia. Równie istotne zagadnienie poruszymy już w maju, bo rozpoczynamy nowy cykl: relacje w internecie, ja i relacje w internecie. Tutaj również bardzo ciekawe spotkania. Zapraszam do śledzenia kalendarza nowej ery, będziemy informować o terminach tych spotkań. Jeśli chodzi o ten program Edukacja na Czasie, Nauka i Relacje, to od początku sytuacji pandemicznej e, zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące zarówno praktycznych zagadnień, e, praktycznych tematów, czyli na przykład praca w teamsie, jak też właśnie relacji, emocji. E, tutaj na tej podstronie bardzo, bardzo dużo webinariów, artykułów, także bardzo serdecznie zapraszam do skorzystania również z tych materiałów. Materiały do nauki zdalnej. Też podzielone, dydaktyczne materiały, podzielone na poszczególne elementy, tak, żeby mogli Państwo swobodnie i sprawnie trafić do wszystkich elementów, które są w danym momencie potrzebne. Witamy dzisiaj nauczycieli w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką, i to jest fizyka. Dwie serie, dwie serie, które delikatnie się różnią, ale równie dobrze przygotowują do egzaminu czy do. Później, późniejszej edukacji w szkole ponadpodstawowej. Spotkania z fizyką. Łagodne wprowadzenie uczniów w zagadnienia fizyki i to jest fizyka troszkę bardziej ambitna, może seria, czyli zagadnienia matematyczne na początek. Zapraszam serdecznie, jeśli gościmy nauczycieli korzystających z innych serii, to również zapraszam do skorzystania czy do zapoznania się z naszą propozycją. Kształcenie zdalne. Tutaj w przedmiocie fizyka również podzielone na poszczególne elementy, tak żeby mogli Państwo trafić do wszystkich dedykowanych elementów właśnie do fizyki. Także zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej strony i do skorzystania z tych materiałów. Dla nauczyciela.pl jako ten podstawowy serwis, z którego mam nadzieję Państwo też korzystają, tutaj. Cały czas uzupełniamy, cały czas staramy się na bieżąco uzupełniać te materiały, też dzielić je na poszczególne jednostki tematyczne, tak żeby mogli Państwo w każdej jednostce tematycznej łatwo i szybko znaleźć potrzebne materiały. Wsparcie w codziennej pracy to również elektroniczna wersja podręcznika. Tutaj zapraszamy do kontaktu z wydawnictwem, jeśli, jeśli któraś ze szkół, ktoś z Państwa nie korzysta jeszcze z tej wersji, można swobodnie z e-booków Korzystać. Generator 2.0, poprawiona czy uzupełniona, uaktualniona wersja tej, tej możliwości, tego serwisu. Tworzenie testów i zadań czy edycja. Także bardzo serdecznie zapraszamy również do korzystania z bazy zadań i do tworzenia własnych, własnych elementów. I system diagnoz. Zamknięcie, domknięcie naszego podstawowego pionu działalności. Także zachęcam również do. Śledzenia informacji, jeśli chodzi o diagnozę przedmiotową, gdzie można znaleźć fizykę. Taki temat zaproponowała pani Stella Zielińska. Pani Stella jest nauczycielem przede wszystkim, nauczycielem, który, który matematyki i fizyki, który szuka właśnie praktycznych odniesień do przedmiotu w życiu codziennym i tym chcę się z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie do pozostania. Ja pojawię się jeszcze na chwilę po spotkaniu z panią Stellą. Do widzenia, do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Stella Zielińska. Jestem nauczycielem fizyki i matematyki i poprowadzę dla Państwa dzisiejszy webinar zatytułowany Gdzie można znaleźć fizykę konkretne zastosowania fizyki. Podczas naszego spotkania postaram się omówić zastosowania fizyki w różnych dziedzinach, mniej lub bardziej naukowych, pokazać w jaki sposób możemy zainteresować uczniom zainteresować uczniów fizyką, pokazać fizykę uczniom tak, żeby zrozumieli, że wykorzystują ją w każdym momencie swojego życia, nawet o tym nie wiedząc. Nawet może być tak, że ich wymarzony zawód, którego zupełnie z fizyką nie kojarzą, okaże się, że tej fizyki, znajomości fizyki od nich będzie wymagał. Plan naszego spotkania przedstawia się następująco. Na początku omówimy sobie zjawiska fizyczne wokół nas. Zastanowimy się, gdzie można znaleźć fizykę, jak pokazać uczniom to, że ta fizyka naprawdę jest wszędzie. Przejdziemy sobie potem do fizyki takiej bardziej przyziemnej, fizyki w życiu codziennym. Pokażę Państwu, w jaki sposób podręczniki nowej ery pozwalają nam, nauczycielom, nauczać takiej fizyki dnia codziennego. Powiemy sobie też o tej fizyce dnia codziennego jako projektu takiego uczniowskiego. Potem przejdziemy do fizyki dla fanów motoryzacji. Fizyki w sporcie, w medycynie, powiązań fizyki z matematyką, z geografią. No i na koniec fizyka kwantowa, komputery kwantowe czyli tak naprawdę nasza przyszłość, a także ścieżki kształcenia związane z fizyką. Zaczniemy od zjawisk fizycznych wokół nas. Uczniowie bardzo często uważają, że fizyka to jest zupełnie coś oderwanego od życia. Jak zaczynamy się z nimi e, pierwszą lekcję i można zapytać uczniów, z czym kojarzy im się fizyka, no to zapewne pomylą ją z chemią. Bardzo często zdarza mi się, że uczniowie e, mówią, że będziemy robić jakieś eksperymenty, że coś będzie wybuchać, że będą zmieniały kolor różne substancje. E, no i bardzo są zawiedzieni, jeżeli powiemy im, że nie no, niestety kolorów tutaj za bardzo zmieniać nic nie będzie, nie będziemy mieszać żadnych substancji, ale w takim razie gdzie ta fizyka jest? No, fizyka jest wszędzie. Uczniowie zapytają, ale jak to wszędzie? Co to znaczy, że ona jest wszędzie? Ja zawsze na początku proszę uczniów, proponuję im taki zakład ze mną na samym początku, czyli proszę ich o to, żeby na następną lekcję, Przynieśli dowolne zdjęcie. Zdjęcie z wakacji, bo zaczynamy we wrześniu, więc dopiero co skończyły się wakacje. Dowolne zdjęcie i ja im pokażę, gdzie tam jest fizyka. Um, uczniowie przy, przynoszą różne, naprawdę różne zdjęcia, i tacy są zadowoleni, że o, przynieśli na pewno takie zdjęcie, że pani na pewno tam fizyki nie znajdzie. Tutaj na tej prezentacji widzą Państwo teraz przykładowe zdjęcia, jakie Mogą przynieść uczniowie, możemy też sami znaleźć takie zdjęcia, chociażby w internecie, żeby z uczniami omówić. Jako nauczyciele fizyki na pewno już domyślają się Państwo, gdzie tu fizykę można zobaczyć. Na zdjęciu po lewej stronie widzimy Słońce, jego promienie rozchodzące się prostoliniowo w lesie, widzimy też mgiełkę. Wszystko to uczniowie gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam mogą nam pomału opisać, ale na pewno będzie to dla nich zaskoczenie, że to jest obiekt badań fizyki. Ale jak to? No, takie światło przebijające się przez liście, no i ta mgiełka tutaj zwykle jest zaskoczenie, że to jest w ogóle ciekły stan skupienia, bo przecież mgła unosi się w powietrzu zwykle kojarzy im się ze stanem gazowym. A tutaj możemy porozmawiać właśnie z nimi o tych stanach skupienia. Możemy też zauważyć, że na tym zdjęciu drzewa wydają nam się czarne. Dlaczego wydają się czarne? Dlaczego nie widzimy ich kolorów naturalnych? Także bardzo dużo tutaj duże pole do popisu, jeśli chodzi właśnie o takie efekty optyczne. Na zdjęciu po prawej stronie również widzimy mgiełkę, więc uczniowie zwykle zadowoleni z siebie oznajmiają mi, że oni to już wiedzą, już mnie przejrzeli, i pewnie chodzi mi właśnie o tą mgłę, że to jest stan ciekły. Ale niewielu też dopatrzy się, że mamy tutaj zjawisko odbicia. Zjawisko odbicia, widzimy obraz drzew całego krajobrazu, odbijający się w tafli jeziora czy stawu. Uczniowie bardzo podobne zdjęcia mogą przynieść właśnie na lekcję. Myśląc, że pokazują nam coś zupełnie niezwiązanego z fizyką, a my możemy tą, tę fizykę tam znaleźć. Kolejne dwa zdjęcia, tutaj, które Państwu zaprezentowałam, to też tutaj po lewej stronie takie zdjęcie wakacyjne, zachodzące słońce. Pewnie raczej uczniowie będą robili zachód słońca na tle morza, ale taki zachód od razu nasuwa pytania, dlaczego. Niebo podczas zachodu jest czerwone. Można w takim razie zapytać, dlaczego normalnie niebo jest niebieskie. Jest to coś e, oczywistego, nad czym praktycznie nikt się pewnie nie zastanawia, e, ale e, można pokazać uczniom, że to nie jest takie oczywiste, że to wszystko wynika z jakichś e, zjawisk e, fizyki, z rozproszenia światła. Możemy tutaj porozmawiać właśnie o kolorach światła. E, a na tym zdjęciu jeszcze dodatkowo mamy pole do popisu, jeżeli chodzi o. Energię, o wytwarzanie energii. Zobaczcie Państwo, że mamy farmę wiatrową. Świetny moment do tego, żeby nawiązać do takich błędów trochę językowych, które są popełniane w życiu codziennym, mówimy, że w elektrowni jest wytwarzany prąd. A przecież tak naprawdę to w elektrowni następuje zamiana jednej energii, energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną, czyli to jest dobry moment do tego. Żeby powiedzieć uczniom, że energia nie jest wytwarzana. Ona jest zamieniana z jakiejś innej formy energii. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o to zdanie, o to zdjęcie po lewej stronie, to tutaj więcej rzeczy nam na pewno do głowy nie przyjdzie. Ale uczniowie naprawdę przynoszą różne krajobrazy i różne mają pomysły na to, gdzie tę fizykę znaleźć. Oczywiście nie tylko ja znajduję na ich zdjęciach tę fizykę, ale proszę też ich, żeby pomyśleli, gdzie tam można fizykę znaleźć. Po prawej stronie natomiast mamy zdjęcie takie z życia codziennego, poranna kawusia, ale proszę zobaczyć, ile tu jest fizyki. Po pierwsze, oczywiście, parowanie. Świetny moment do tego, żeby powiedzieć, że wszystkie ciecze parują i to w każdej temperaturze. Nie tylko gorące, to nam się zwykle kojarzy właśnie z parowaniem, że jak jest coś gorące, ale przecież ciecze parują w każdej temperaturze i tutaj można do tego bardzo łatwo nawiązać. Na tym zdjęciu widać też świetnie menisk wklęsły. Też dobry moment do tego, żeby o tym z uczniami porozmawiać, na pewno to obserwowali, może się nie zastanawiali na tym, dlaczego tak to wygląda, ale warto ten temat pochwycić. Kolejna rzecz, dlaczego w kubku ceramicznym? A co by było, gdybyśmy tę kawę wlali na przykład do kubka metalowego? Dobry moment też, żeby zapytać uczniów, dlaczego w automatach z napojami używamy kubków styropianowych? Oni zwykle bardzo dobrze wiedzą, dlaczego tak jest. W takich fotkach z wakacji czasami uczniowie potrafią bardzo zaskoczyć. Przyniosą zdjęcie czegoś zupełnie niezwiązanego, w ich oczywiście mniemaniu, z fizyką. Ja mam wtedy na to taki trik, że cokolwiek by tam nie przynieśli, nawet jeżeli to by było zdjęcie ich kota, drodzy Państwo, zawsze. Można nawiązać do cząsteczkowej budowy materii. Wszystko jest, z, wszystko jest zbudowane z materii, więc w każdym momencie możemy do tego nawiązać i w, na każdym zdjęciu tak naprawdę znajdziemy coś związanego z fizyką. Warto poprosić uczniów, że te zjawiska, które znaleźliśmy na ich zdjęciach, żeby poszperali w internecie, dowiedzieli się czegoś więcej, zdobyli więcej informacji na ten temat i opowiedzieli nam na następnej lekcji. Fizyka w życiu codziennym, znajdowanie tej fizyki powoli wkręca uczniów z każdą lekcją, jak zauważają, że to nie jest coś zupełnie nowego, że to nie jest tak, że doszedł im w siódmej klasie nowy przedmiot i teraz nagle mają się uczyć jakichś abstrakcyjnych rzeczy. Zaczynają zauważać, że ta fizyka ich dotyczy na każdym kroku. Bardzo tutaj nam nauczycielom pomogą w tym podręczniki Nowej Ery które mają takie fajne dodatki po każdym rozdziale, jest analiza tekstu albo propozycja projektu uczniowskiego. Wybrałam tu dla Państwa dwie, tak, dwie przykładowe takie analizy tekstów. Pierwsza dotyczy domu, domu pasywnego, czyli jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji. Powiem Państwu szczerze, że to jest właśnie taki przykład na to, że nawet my, nauczyciele fizyki, nie musimy znać się na wszystkim. To znaczy, znamy się na pewno na fizyce, ale nie musimy znać się i być ekspertami we wszystkich dziedzinach, które wykorzystują fizykę. To tak nie jest. Tak właśnie było w przypadku tego tekstu. Powiem szczerze, że sama wielu rzeczy się nowych dowiedziałam, czytając o, tym, o tej technologii budowania domów pasywnych. Wiedziałam oczywiście, że istnieją domy energooszczędne, ale na pewno bez tego tekstu nie potrafiłabym uczniom wytłumaczyć, w jaki sposób gospodaruje się energią w takim domu pasywnym, jak on musi być zbudowany, w jakie kierunki, w jakie strony świata skierowane mają być okna, żeby to wszystko zagrało, żeby ten dom rzeczywiście był oszczędny, żebyśmy mogli obniżyć rachunki. Proszę zwrócić uwagę, że to jest taka fizyka nie tyle takiego dnia codziennego, na zasadzie właśnie pijemy kawę o, i widzimy fizykę, tylko to już taka, e, taka dziedzina, która można by się spodziewać, że no, gdzie budowanie domów to coś ma wspólnego z fizyką, a okazuje się, że e, tutaj również trzeba naprawdę znać się na tych wszystkich prawach fizyki, żeby móc taką w ogóle technologię wymyślić. Oczywiście, poza takimi tekstami bardzo specjalistycznymi, mamy również teksty dotyczące urządzeń, z którymi uczniowie częściej mają do czynienia. Praktycznie wszystkie szkoły są w tej chwili wyposażone już w projektory, i mamy, tutaj proszę spojrzeć, taki tekst dotyczący zastosowania prawa odbicia i prawa załamania światła właśnie w takim projektorze. I mamy tutaj budowę. Projektora, na części został on rozłożony i może, mogą uczniowie popatrzeć sobie, właśnie z jakich części jest zbudowany, jak to się dzieje, że coś, co jest na komputerze, jest potem widoczne na ekranie w sali lekcyjnej. Oprócz tych analiz tekstów, które znajdziemy po kilku działach, i w klasie siódmej, i w klasie ósmej, mamy również propozycje projektów. Projektów uczniowskich, które w zasadzie pozwalają nam wyjść z fizyką z, ze szkolnych ławek. Proszę zwrócić uwagę, że wybrałam akurat dwa projekty dotyczące prędkości. Pierwszy prędkość wokół nas. Pamiętam, jak jeden z moich uczniów realizował ten projekt i jego mama potem na dniu otwartym. Opowiadała mi, że yy, wsadził całą rodzinę do samochodu yy, i kazał im jechać z określoną prędkością, mierzył coś jakąś aplikacją, oni nie za bardzo wiedzieli o co chodzi, a on po prostu realizował właśnie ten projekt prędkość wokół nas. Drugi projekt również zakłada e, pracę z aplikacją, z tym, że tutaj aplikacja komputerowa. E, myślę, że takie projekty są świetnym pomysłem na to, jak pokazać uczniom, że te wszystkie aplikacje, z których korzystamy na co dzień, e, nie tylko w telefonach, ale też właśnie w komputerach, że one nie służą wyłącznie rozrywce, że mogą służyć właśnie do badań e, w zakresu fizyki, że możemy ich użyć. Do czegoś potrzebnego ze szkołą, z lekcją, i bardzo fajne tutaj rzeczy nam z tego mogą wyjść. W ogóle projekt uczniowski to jest coś, co z momentem zlikwidowania gimnazjum można by powiedzieć, że przestało istnieć, ale ja mam wrażenie, że to jest coś, co warto kontynuować. Warto z uczniami pracować metodą projektów. Tutaj pokazuję, pokazałam Państwu właśnie dwa przykładowe tematy projektów, które ja realizowałam z swoimi uczniami. To była fizyka w kuchni i fizyka zabawek. Oczywiście tych projektów było dużo więcej, natomiast wybrałam te dwa, ponieważ wydają się najciekawsze, naj, takie najbardziej wychodzące od uczniów. Bo od tego trzeba zacząć, że taki projekt uczniowski, możemy oczywiście go sobie zaplanować, skrzętnie, skrupulatnie dokumentować i to też jest ok, ale ja najbardziej lubię takie spontaniczne projekty. Czyli jakieś pytanie od uczniów, które zapoczątkuje właśnie jakiś ciekawy projekt. Pozwólmy uczniom, uczniom po prostu odkrywać tę fizykę po swojemu. Realizując taki projekt Fizyka w kuchni. Uczniowie sami zadawali pytania. Te pytania przykładowe, oczywiście to są wybrane. Kilka pytań tutaj z tych wszystkich, które przewinęły się przez ten projekt, to są właśnie pytania od uczniów, czyli jakie zjawiska fizyczne możemy zaobserwować w kuchni, jak, chociażby, jak działa chociażby lodówka, jakie jest zużycie prądu przez różne sprzęty kuchenne. To wszystko jest. Od uczniów i, co jest najfajniejsze, że uczniowie mogą sami odpowiedzieć na te pytania, sami poszukać tych odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kuchnię, to też fantastyczna, fantastyczna jest taka lekcja, można w internecie obejrzeć na temat mechaniki płynów. Do tego webinarium dostaniecie Państwo spis. Linków, takich przydatnych linków do różnych filmów, do różnych stron, którymi można się podpierać właśnie jeżeli chodzi o zastosowania fizyki. I wśród tych linków znajdziecie Państwo link do właśnie lekcji o mechanice płynów. Bardzo, bardzo w bardzo przystępny sposób opisane co się dzieje w kuchni z wodą. Chociażby to dlaczego woda leci strumieniem z kranu i dlaczego ten strumień zwęża się ku dołowi. Bardzo wiele tam jest też informacji dotyczących napięcia powierzchniowego, gdzie możemy je zaobserwować. Oczywiście są też takie tematy wykraczające poza podstawę programową, ale to myślę, że takie poszerzające wiedzę informacje na pewno będą przydatne i na pewno znajdzie się uczeń, którego to gdzieś tam zainteresuje. Jeżeli chodzi o drugi projekt, który tutaj widzimy, czyli fizyka zabawek, to też uczniowie byli bardzo zdziwieni tym, że zabawki. Jeszcze niedawno byli dziećmi, więc powiedzmy, że są na bieżąco, może mają młodsze rodzeństwo, od którego taką zabawkę mogą zabrać. I tutaj możemy się zastanowić wspólnie, jak to się dzieje, że bączek się kręci. Bączek, prawda, podstawowa zabawka dziecięca. Jak to się dzieje, że, że, że ten bączek w ogóle się kręci, że on dopiero po pewnym czasie um, ustaje w tym ruchu? Jak działa znikopis magnetyczny? Dzieci uwielbiają znikopisy. Myślę, że mało które się zastanawia, jak, e, w jaki sposób te obrazki się pojawiają, a w jaki sposób też są potem likwidowane przez zwykłe przeciągnięcie e, suwaki. Jak powstają obrazy oglądane w kalejdoskopie? <laughs> Myślę, że... Każde dziecko chociaż raz zaglądało do kalejdoskopu i oglądało piękne, kolorowe obrazy um, tam powstające. I wszystkie te zabawki możemy e, tak, że tak powiem, rozebrać na części pierwsze pod względem fizyki. Opisać, jak to się dzieje, dlaczego tak się dzieje, skąd to się bierze. E, uczniowie się bardzo wkręcają w takie projekty i zadają coraz więcej, coraz więcej pytań. E, moi uczniowie stworzyli e, z tych swoich projektów świetną wystawę w szkole. Mieliśmy wystawione różne zabawki, również ich projektów. Samodzielnie też konstruowali już istniejące zabawki. Próbowali też takich trików, nie wiem czy Państwo widzieli, na zasadzie takiego ptaszka, który zachowuje równowagę. Mamy w internecie wysyp różnych filmików, jak ludzie na przykład dwa widelce złączone stawiają na brzegu szklanki na jednej wykałaczce. I to też moi uczniowie próbowali, robili, i bardzo fajne rzeczy z tego wychodziły. Kolejnym tutaj teraz tematem, którym się zajmiemy, to jest fizyka dla fanów motoryzacji. Ja fanem motoryzacji nie jestem i za bardzo na motoryzacji się też nie znam, ale dlaczego to zamieściłam tutaj u nas w prezentacji? Drodzy Państwo, w każdej klasie. Mam jakiegoś fana motoryzacji. Jak nie pociągi, to szybkie samochody, to samoloty. W każdej klasie, myślę, znajdzie się ktoś, kto jest tym zafascynowany. Takim zdjęciem, które jako pierwsze pokazuję uczniom podczas omawiania silników, to jest to zdjęcie, które widzą Państwo po lewej stronie. I pytanie: co to jest? Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek odgadł, że jest to silnik parowy. Jak usłyszą hasło silnik, to są bardzo zdziwieni, ale jak to przecież takie wielkie, coś czego zupełnie teraz nie widzimy? Jesteśmy przyzwyczajeni już do bardzo małych silników, do miniaturyzacji wszystkich urządzeń, a tutaj nagle taki wielki silnik parowy. To jest świetny moment, proszę Państwa, żeby przekonać uczniów, nawet tych, którzy myślą, że pójdą sobie do samochodówki, i oni tak naprawdę fizyki znać nie muszą. A no muszą. Tamtej fizyki jest bardzo, bardzo dużo. Wszystkie e, tak naprawdę maszyny, które się poruszają, które są zasilane silnikami, one działają dzięki prawom fizyki, dzięki zjawiskom fizycznym. E, kolejna rzecz to kształt tych maszyn. Przecież jeżeli zależy nam na tym, żeby maszyna rozwijała jak największe prędkości, to musi mieć kształt aerodynamiczny. A no, tutaj zwykle uczniowie się rozgadują na ten temat, bo teraz bardzo popularne są te różne flyspoty, w których można sobie samemu polatać i posprawdzać, jak jest wygodniej, kiedy, jaki, jakie ubranie mamy do tego latania. Prawda? Tutaj mamy naprawdę nieskończoną ilość tematów, o które możemy zaczepić i przekonać tych uczniów, że ta fizyka im się przyda. Nawet jeżeli mają inne plany życiowe, wydaje im się, że co to tam, naprawianie samochodów. A to się okazuje, że to jest bardzo trudna sztuka, i naprawdę trzeba znać się na fizyce, żeby taki samochód działał potem jak należy. Na pewno też w klasie znajdzie się jakiś sportowiec. Fizyka w sporcie to jest coś naprawdę wszechobecnego. Tutaj tak dowcipnie zasugerowałam, że w zasadzie chyba jedyne sporty, w których fizyka się nie przydaje, to szachy i brycz sportowy. I wydaje mi się, że to jest prawda. Wątpię, że jakiś koszykarz, czy kiedykolwiek się zastanawiał, czy da się grać w koszykówkę w stanie nieważkości. A może tak, warto troszkę zaczepnie z nimi porozmawiać. Bo nawet jeżeli interesują się sportem, to na pewno ich trenerzy wykorzystują. Wiedzę z zakresu fizyki, do tego, żeby polepszyć ich rzut, jeżeli trenują koszykówkę, ich kopnięcie piłki, jeżeli trenują piłkę nożną. W materiałach do tego webinarium znajdziecie Państwo linki do bardzo fajnych filmów z serii TED-ED, które właśnie opisują zastosowania fizyki w sporcie. Mamy filmik o tym, jak wykonać idealne kopnięcie, właśnie w piłce nożnej, ale również o tym, jak wykonać jeden z najtrudniejszych trików w balecie, czy też właśnie jak ustawiać się podczas surfowania. Ja sama się zupełnie na tym nie znam nie surfuję, nigdy nie surfowałam, więc myślę, że takie filmy są bardzo potrzebne do wykorzystania na lekcji, żeby pokazać wszystkim uczniom, że ta fizyka może im się w życiu przydać, nawet w sporcie, nawet w aktywności fizycznej. Kolejnym takim tematem, który przy okazji sportu wypływa, są wszelkie opory ruchu. Opór zwykle uczniom kojarzy się z czymś złym, z czymś niepotrzebnym. I tutaj pada pytanie, jak wykorzystać siły oporu, na przykład podczas pływania lub biegania. Zawsze nam się wydaje, że robimy wszystko, żeby te opory ruchu zniwelować, i uczniowie pewnie łatwiej podadzą nam takie przykłady. Gdy powiemy im, że nawet podczas biegania wykorzystują opory ruchu, chociażby po to, żeby odepchnąć się stopą od powierzchni, to zwykle jest wielkie zdziwienie. Ale zaraz za chwilę nachodzi ich lawina burzy mózgów i przypominają sobie o różnych sportach, które również te opory ruchu jednak wykorzystują. Czyli na przykład pływanie. Żeby pływać, co to jest pływanie? No odpychanie się tak naprawdę od wody. Czyli my tę wodę wykorzystujemy. Z jednej strony, podczas skoku na przykład na główkę, wykorzystujemy robimy wszystko, żeby ten opór był jak najmniejszy, ale podczas pływania, jak już płyniemy w basenie, to od tej wody się musimy jakoś odpychać. Tak samo jest z, chociażby z kolarstwem. Po co ci kolarze tak jadą jeden za drugim? No przecież to niebezpieczne i mogą wjechać na siebie. Oni znowuż chcą się pozbyć tego oporu ruchu, robią wszystko, żeby zniwelować opór powietrza, który przeszkadza im w jeździe, przeszkadza im w rozwijaniu dużych prędkości. No i takich pytań dotyczących sportu możemy tutaj mnożyć i mnożyć. Bardzo takim dobrym pomysłem jest poproszenie uczniów, żeby spróbowali opisać swoją ulubioną dyscyplinę sportową właśnie z punktu widzenia fizyki, gdzie oni by tam tę fizykę zobaczyli, gdzie ją wykorzystują, jak im się wydaje. Może mogą podpytać swoich trenerów. Bardzo wiele teraz dzieci trenuje gdzieś w jakichś klubach. Być może będą miały taką możliwość, żeby podpytać trenerów, jak trenerzy właśnie korzystają z tych zjawisk fizycznych, spraw fizyki, żeby udoskonalać. Ich tutaj talenty sportowe. Kolejnym takim powiązaniem fizyki, bardziej już oczywistym, jest fizyka w medycynie. Wielu uczniów ma aspiracje do tego, żeby zostać w przyszłości lekarzami. W związku z tym, bardzo dobrym tutaj takim zalążkiem do tego, żeby im pokazać, że fizyka jest im niezbędna w tym zawodzie, jest właśnie taki projekt. Do wykonania z uczniami, żeby znaleźli tę fizykę w medycynie. To naprawdę nie jest trudne. Zresztą, sami Państwo wiedzą, ta fizyka jest wszędzie. Od zwykłego badania USG, teraz już praktycznie każde dziecko gdzieś już w swojej historii chorobowej miało wykonywane USG, jak nie kolana, to jamy brzusznej. Różne historie się zdarzają. Możemy też zacząć od zdjęć rentgenowskich, żeby poprzynosili. Może ktoś miał złamaną rękę i pokazałby na przykład klasie, jak ta jego złamana ręka wyglądała na zdjęciu rentgenowskim. Od takich zwykłych przyziemnych badań możemy przejść do bardzo bardziej takiego poważnego wykorzystania fizyki, jak, jak choćby do leczenia protonami. Dlaczego jest lepsze od innego rodzaju leczenia nowotworów? Opisać właśnie ten e, niezwykły sposób uwalniania energii protonów, który wraz ze wnikanie, wnikaniem w, w cząsteczki materii, czyli w ciało chorego, e, najpierw zanika, by potem, e, tak jakby, wybuchnąć e, energią w, i można ten wybuch skierować co do milimetra, właśnie akurat na głos nowotworowy, i dzięki temu inne zdrowe tkanki nie cierpią na tym, tylko e, nowotwór jest. Niszczony. Może w klasie zdarzy nam się też, że ktoś nosi okulary. To jest świetny pretekst do tego, żeby zacząć rozmowę o wadach wzroku, o tym, w jaki sposób te okulary w ogóle pomagają mu widzieć. I tutaj przechodzimy też do tych takich bardziej skomplikowanych badań, czyli na przykład rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa. To jest wszystko to, o co możemy się tutaj w tej fizyce, w medycynie zaczepić. Wszelkiego rodzaju lasery, proszę Państwa. Przecież to od skalpela chirurgicznego po lasery w stomatologii, w leczeniu zębów, lasery w dermatologii, tak do us usuwania jakichś blizn, do usuwania owłosienia. To wszystko jest wykorzystanie laserów, a lasery to przecież jest duża część badań fizyki. No, i tutaj jeszcze coś. Czego pewnie uczniowie nigdy nie słyszeli i raczej się na tym nie znają, czyli ochrona radiologiczna i dozymetria. Czy zastanawiali się, dlaczego nie można tak często robić prześwietleń rentgenowskich? Czy myśleli kiedykolwiek o promieniowaniu jonizującym? Wątpię, szczerze mówiąc, ale możemy im o tym wspomnieć, że jest właśnie taka, można powiedzieć, techniczna bardzo gałązka fizyki, która zajmuje się. Tym, żeby dbać o nasze zdrowie pod tym względem, jakie, jakie dawki promieniowania jonizującego przyjmujemy. Internet jest teraz przepełniony różnymi informacjami. Uczniowie bardzo łatwo mogą znaleźć, jakie dawki chociażby tego promieniowania przyjmujemy z kosmosu, promieniowanie kosmiczne. Przecież na nie nie mamy wpływu, nie będziemy się przed nim chronić. Ciekawie jest się dowiedzieć, Jaki, jaką dawkę przyjmujemy? A jaka dawka na przykład promieniowania pochodzi z gruntów w miejscu, w którym e, mieszkamy? Akurat Polska jest takim krajem, gdzie to promieniowanie z gruntów jest dosyć niskie, ale można tutaj nawiązać do krajów, które mają bardzo duże promieniowanie naturalne, czyli Iran e, czy chociażby Brazylia. E, I tej fizyki w medycynie to możemy naprawdę znaleźć tyle przykładów. Że uczniowie będą mogli nam przedstawić różne, różne zastosowania na lekcji. Kolejnym takim spotkaniem fizyki z dziedziną naukową to jest fizyka a matematyka. Choć tak naprawdę, to ja bym powiedziała, że to bardziej matematyka jest wykorzystywana w fizyce, a nie fizyka w matematyce. Ale zastanówmy się na chwilę, gdzie te dwie dziedziny się spotykają. Na pewno podczas rysowania wykresów mamy do czynienia z matematyką. Musimy mieć wiedzę z matematyki, żeby na fizyce w klasie siódmej te wykresy wprowadzać. Tutaj widzicie Państwo przykładowe wykresy, które pojawiają się w podręczniku. Natomiast odczytywanie ich, rysowanie ich to jest coś, co już od szóstej klasy uczniowie powinni ćwiczyć na matematyce. Ja zwykle dosyć dużą część też poświęcam temu, właśnie żeby uczniowie uczyli się nie tylko odczytywać, ale też rysować wykresy, bo na fizyce bardzo dużo tego rysowania jest, przecież jak robią samodzielnie pomiary, samodzielnie mierzą prędkość poruszania się, przemieszczania się jakiegoś ciała, to potem trzeba zrobić z tego wykres. Uczniowie bardzo często mają z tym problem. Tak samo jak chociażby takie proste wykresy pomiary temperatury. Gdzie też e, uczniowie często, na przykład w zadaniu typu, e, że temperatura była mierzona każdego dnia o stałej porze, naniosą nam punkty na wykres, a potem odrychowo te punkty połączą. To jest moment, żeby im powiedzieć, że nie zawsze punkty na wykresie można łączyć prostą czy jakąś linią. I tutaj myślę, że nie tylko matematyka, ale też fizyka jest takim dobrym momentem, żeby im to wytłumaczyć, kiedy nam wolno te punkty łączyć, a kiedy jest to absolutnie zakazane, bo nie wiemy, co się działo pomiędzy jednym punktem pomiarowym a drugim. I jeszcze mamy tutaj przekształcanie wzorów, czyli zmora na fizyce. Nie wiem, czy Państwo też doświadczają tego bólu, ale przekształcanie wzorów to jest coś, z czym uczniowie się sobie nie radzą totalnie. Ja uczę ich już na matematyce przekształcania wzorów. Tu mamy akurat na przykładzie prędkość, droga, czas, bo to jest taki dział fizyki, który najpierw pojawia się na matematyce. Najpierw, właśnie z tą prędkością, uczniowie mają do czynienia na matematyce. I warto uczyć ich już wtedy nie tylko trzech postaci tego samego wzoru, czyli jak obliczyć drogę, jak obliczyć prędkość i jak obliczyć czas, ale też skąd to się wzięło, takie przekształcenie. Ja zawsze zaczynam od tego środkowego wzoru, czyli prędkość równa jest ilorazowi drogi i czasu. Dlaczego od tego mi łatwo wyjść? Zawsze mówię uczniom, że jeżeli nie pamiętają wzoru, to bardzo łatwo mogą go wykombinować z jednostek. I akurat prędkość to jest taka wielkość fizyczna, którą zwykle uczniowie kojarzą z życia codziennego i od razu powiedzą nam, że jednostką prędkości są chociażby kilometry na godzinę. I w tym momencie można powiedzieć: aha, kilometry dzielone na godzinę. Kilometry, czyli to jest jednostka drogi dzielone na godzinę. Godzina jest jednostką czasu, czyli prędkość to droga dzielona przez czas. W ten sposób mogą dojść bardzo łatwo do tego środkowego e, wzoru. Z tego wzoru można e, przejść do tych dwóch pozostałych, e, używając chociażby techniki 632, czyli podstawiania bardzo prostych liczb do wzoru e, tak, żeby. Zastanowić się na przykład, jeżeli V będzie równe 3 S równe 6 A T równe 2, i teraz szukam szóstki, czyli S, czyli drogi, to co ja muszę zrobić z pozostałymi dwiema liczbami, żeby tę szóstkę uzyskać? No to uczniowie bardzo szybko powiedzą, no przecież 3 razy 2. Aha, czyli co było ukryte pod trójką? Pod trójką była prędkość. A pod dwójką był czas. I w ten sposób dosyć łatwo można nauczyć ich przekształcania wzorów. Także ta matematyka z fizyką, one się przenikają, ale bardziej bym powiedziała, że matematyka tutaj pomaga fizyce, a nie odwrotnie. Kolejnym takim powiązaniem z przedmiotem szkolnym jest geografia. Uczniowie mogą tego nie dostrzegać, ale chociażby ruch Płyt tektonicznych, o, których, o którym uczą się na geografii, jest przecież wynikiem zjawisk fizycznych. To konwekcja tych, zachodząca w płaszczu Ziemi doprowadza do ruchu tych płyt tektonicznych. Możemy tutaj z nimi na chwilę, jakby, przejść na tą geografię i pomyśleć, co dalej, prawda? Te płyty się ruszają, co może być dalej, przypomnieć im, że kiedyś dawno, dawno temu była, je, był jeden wielki superkontynent i przewidywania są takie, że za 250 milionów lat e, znowu możemy mieć jeden kontynent, e, który zwany był e, Pangeo. E, ale geofizyka e, to nie tylko ruch e, płyt, ale ogólnie badanie planety. E, Tutaj celowo nie mówię Ziemi, bo e, teraz już mówi się o geofizyce jako o takiej dyscyplinie naukowej, która pomaga w badaniu planet, bo już ludzie wysyłają statki kosmiczne na inne planety i e, też badanie planet zachodzi, chociażby tak jak teraz mamy do czynienia z badaniem Marsa. E, metody badań geofizyki e, są właśnie e, związane z fizyką. Stąd też w nazwie tutaj geofizyka, prawda? E, I tych metod badań jest mnóstwo. Zwykle polega to na analizie obrazu, jaki uzyskamy, na przykład przez wytworzenie sztucznego trzęsienia ziemi. Patrzymy, co się dzieje z gruntem, co się dzieje z powierzchnią planety. Co jeżeli przepuścimy przez grunt falę elektromagnetyczną? Jak ona się tam rozchodzi? Można też przepuszczać prąd. Tutaj tych metod badań w geofizyce jest bardzo dużo. Jest też metoda analizy zmian przyciągania grawitacyjnego. W ten sposób, na przykład, można sprawdzić, czy gdzieś nie są jakieś dziury, jakieś pustki pod powierzchnią Ziemi, które groziłyby na przykład zawaleniem się danego gruntu. Także fizyka. Bardzo jest powiązana z geografią. E, uczniowie m, mogą w tym momencie też przejść do takiego myślenia, że skoro badamy planety, to pewnie też e, tutaj astronomia jest dosyć mocno e, powiązana z fizyką. No, ni niestety, tę astronomię nam z podstawy programowej szkoły e, podstawowej. Wyrzucili, więc uczniowie o astronomii się w klasach 7-8 nie będą uczyli, ale to jest dobry moment, żeby o tym z nimi porozmawiać, bo na pewno znajdzie się ktoś, kto jest tą astronomią zafascynowany. No i już prawie na sam koniec mamy fizykę kwantową, czyli taki najtrudniejszy dział fizyki, z którym akurat w szkole uczniowie niewiele będą mieli wspólnego, ale na pewno słyszeli o komputerach kwantowych. Komputery kwantowe, czyli przyszłość, przyszłość komputerów, przyszłość też internetu. W materiałach z webinaru, znajdziecie Państwo link do świetnego wykładu, bardzo krótkiego, ale w niesamowicie łatwy sposób pokazującego, jakie zastosowania, oczywiście nie wszystkie, tam wybrane chyba trzy bodajże, ma, jakby mają te komputery kwantowe. Co one nam mogą dać, do czego one nam się mogą przydać? I tutaj wypisałam takie właśnie te, te trzy przykłady, czyli szyfrowanie, takie, żeby nie było możliwe do skopiowania przez hakerów. I tutaj też się proszę nie bać takich tematów. Zaraz ktoś pomyśli, o rany, fizyka kwantowa, zupełnie się na tym nie znam. No, ja też się nie do końca znam. Pewnie jakbym się tak super znała, to bym teraz była razem z grupą badaczy i właśnie te komputery kwantowe bym w tej chwili testowała, ale to my się nie musimy na wszystkim znać. Wystarczy, że pokażemy uczniom drogę, pokażemy im kierunek, w jakim oni mogą iść. Może ich to zafascynuje. Mam takiego ucznia, który się fascynuje czarnymi dziurami, no i właśnie fizyką kwantową szeroko pojętą. Nie jest to jakiś mój konik, ta fizyka kwantowa, ale jego to bardzo interesuje. Ponieważ wiem, że w szkole nie będzie miał możliwości rozwinięcia tego swojego hobby, to pozwalam mu raz na jakiś czas wygłosić taki wykład, taką prezentację, zrobić dla, swoje, dla klasy, gdzie pokażę właśnie swoim kolegom te swoje zainteresowania. Pokaże im, może kogoś też to zainteresuje, może pociągnie kogoś za sobą i może tych fizyków będziemy mieli coraz więcej. Kolejnym takim wykorzystaniem komputerów kwantowych może być projektowanie i analiza molekuł dla rozwoju leków. Bardzo trudne już teraz dla i tak super szybkich komputerów jest takie przeanalizowanie tego, jak się będzie zachowywała. Każda cząsteczka i każde, każda część tej cząsteczki podczas przechodzenia przez ludzki organizm, to te symulacje, to projektowanie, modelowanie jest tak niezwykle trudne, że tutaj komputery kwantowe mogą nam pomóc, no bo komputery kwantowe opisują zachowanie kwantów czyli właśnie tego, co, czego ruchy my chcemy przewidzieć czyli jakby kwanty mogą opisywać kwanty. I to jest ym, naprawdę duża nadzieja dla rozwoju, właśnie leków. No i na koniec coś, co się wydaje zupełną abstrakcją i y, jakieś y, wzięte z książek albo filmów sci-fi, czyli teleportacja informacji bez jej transmitowania dzięki splątaniu cząsteczek w czasie i przestrzeni. Ym, coś, co nam się wydaje zupełnie niemożliwe, już podobno jest testowane w laboratoriach w takiej sieci wewnętrznej. I już te informacje udało się w ten sposób um, przeteleportować, jakkolwiek strasznie abstrakcyjnie by to brzmiało. <laughs> Jak widzicie Państwo, ta fizyka e, ma tak różne zastosowania, że podczas jednego e, webinaru bardzo ciężko byłoby nam e, tutaj wszystko omówić. Zresztą każdy z nas zupełnie czym innym się interesuje e, i. Tę fizykę na pewno każdy z Państwa też znajduje w innych dziedzinach i naukowych, i dziedzinach życia. Ja swoim uczniom gdzieś na początku siódmej klasy pokazuję, tak zachęcając ich do nauki fizyki, jakie ścieżki kształcenia właśnie z tą fizyką są związane. Proszę spojrzeć, że fizyka może się przydać naprawdę każdemu. Wśród wypisanych tutaj Ścieżek kształcenia. To są wypisane kierunki studiów w Polsce, kierunki studiów, które można podjąć w Polsce. Uczniowie wśród tych naprawdę kilkunastu propozycji, jak nie więcej, znajdą też takie, które ich zaskoczą, czyli na przykład akustyka i realizacja dźwięku. No gdzie tam jest fizyka? A tam jest bardzo dużo fizyki. <laughs> tak samo eksploracja danych. To im się wydaje zupełnie związane oczywiście z informatyką, ale gdzie fizyka? A na te kierunki studiów fizyka jest jak najbardziej przydatna. Proszę spojrzeć, że dużo jest tutaj takich ścieżek, które gdzieś w nazwie mają tę fizykę i od razu widać, że z fizyką są związane jak nauczanie, fizyka jądrowa, astrofizyka, ale są też takie, które zupełnie mogą z uczniów zbić stropu. Czyli na przykład tutaj kryminalistyka. Prawda? O teraz można sobie pomyśleć no gdzie fizyka. I ja tutaj uczniów y, proszę, żeby myśleli gdzie, szukali, podpowiedzieli. E, a jak się to wiedzą, to może ich to zainteresuje. Może to jakoś mobilizuje ich, zmotywuje do nauki na bieżąco, żeby e, ta fizyka stała się czymś. Co jest wokół nas? Nie czymś abstrakcyjnym, czymś czego uczymy tylko na podstawie wzorów i definicji, tylko czymś takim namacalnym, z czym mamy do czynienia każdego dnia i nasza przyszłość, ich przyszłość, uczniów przyszłość. Jeżeli wybiorą którykolwiek z tych zawodów, a także którykolwiek z jeszcze wielu, wielu, których tutaj nie umieściłam, to ta ich przyszłość może być związana z fizyką, jeżeli tylko zdecydują się na to. I tym akcentem chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za spotkanie, dziękujemy Pani Stelli za poprowadzenie spotkania. Zapraszam do śledzenia kalendarza nowej ery w kontekście spotkań w przedmiocie fizyka, w kontekście spotkań, które będziemy organizowali w, we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Także zachęcam do śledzenia kalendarza nowej ery i do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Na stronie widzą Państwo adres linku, z pod którego można pobrać zaświadczenia do dzisiejszego... Spotkania. Ten link będzie aktywny jeszcze przez 24 godziny, także spokojnie można pobrać zaświadczenie. I jeszcze raz dziękuję bardzo za um, uczestnictwo i do zobaczenia następnym razem.